Michał Karnowski, Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, wydawca pisma Wszystko co najważniejsze, doradca do spraw wizerunku, jest gościem telewizji w Polsce.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Półmetek, można chyba ogólnie powiedzieć, półmetek dobrej zmiany, tak jak sama siebie nazwała. Nowy rząd, w takiej szerszej perspektywie patrząc, sporo zmian, także takich kadrowych, no zaskakujących chwilami. Czy ta ekipa z tą dynamiką, którą prezentuje, z tą jakością, którą daje Polakom, jest w stanie zawalczyć o drugą kadencję? Najłatwiejsza część kadencji już za tą ekipą. Te pierwsze 2 lata to przecież z górki. To wystarczy nie oszukiwać, wystarczy zrealizować chociażby 1/3 programu społecznego, wystarczy uporać się z mafią VAT-owską, wystarczy zrobić kilka rzeczy na rzecz godności i tożsamości Polaków w takiej warstwie historycznej, tożsamościowej. I wydaje się, że wystarczy nie popełniać błędów. Te pierwsze 2 lata to bardzo prosty, bardzo jasny czas. Problemy zaczną się dopiero teraz. Ten opis jest, tu muszę wtrącić, taki powiedziałbym wakacyjny czy majówkowy, bo w tym kontekście też rozmawiamy, ale z punktu widzenia tego rządu to były pucze, które się przewalały, to był potężny atak z zagranicy z użyciem wszystkich wpływów miękkich i twardych, to była walka o miliardy odzyskane z VAT-u, no nie taki spacerek jednak, niemiło. No. To było sporo rzeczy. To były również bardzo poważne napięcia międzynarodowe, postrzeganie Polski za granicą, konflikt z bardzo wpływowymi środowiskami. Jeżeli często Polska jest przyrównywana do Węgier, a Jarosław Kaczyński do Viktora Orbana, to jednak mam wrażenie, że części tych problemów Węgry nie miały. Przecież Węgry nie poszły na tak duże starcie ze środowiskami żydowskimi. Albo z Węgrami nikt nie poszedł na tak duże starcie. A może też zobaczono, że to, co na Węgrzech nie dało rezultatów, nie ma sensu, aby tego typu sposoby stosowano względem Polski i Polaków. Czy ta ekipa na tym półmetku jasno mówi Polakom, tak jak mówiła w roku 2015, po co jest, czym się różni od poprzedników, co niesie? Po pierwsze, nie ma jednej ekipy. Są co najmniej 3 ekipy. Pierwsza ekipa, patrząc od strony usystematyzowania w systemie władzy, to ekipa pana prezydenta. Ekipa zupełnie osobna. Pan prezydent Andrzej Duda tworzy fragment ekipy dobrej zmiany w oddaleniu od ekipy sejmowej, od ekipy nowogrodzkiej. Zgoda. Ekipa sejmowa również nie jest ekipą jednorodną. I to nie tylko jest podział na oklaskiwaną Beatę Szydło w trakcie, kiedy nie było w Polsce Mateusza Morawieckiego. I to nie jest ekipa Mateusza Morawieckiego, który przecież ekipy nie tworzy, ekipy samoistnej nie tworzy, ale dochodzą do tego starzy i nowi baronowie pisowscy w poszczególnych regionach. Dochodzi do tego część dobrej zmiany pod skrzydłami Jarosława Gowina, która również nie jest przecież fragmentem takim korowym tej dobrej zmiany. Gdzieś obok jest jeszcze ekipa Zbigniewa Ziobry. To jest trochę tak, że jednej ekipy nie ma. No dobrze, ale nie było też w 2015 roku. No to zawsze była koalicja dużo szersza i dużo bardziej skomplikowana niż rysowali to niektórzy komentatorzy obserwujący politykę z oddali. My wszyscy, my obaj też wiedzieliśmy, że to była naprawdę skomplikowana układanka. No ale rozumiem, że tu 2 pytania się rodzą. Ponawiam pytanie, czy jest ta wspólna opowieść o tym, czym jest ten obóz Zjednoczonej Prawicy? Po drugie, to z pana stwierdzenia wywodzę to kolejne pytanie. Czy ten poziom zróżnicowania przekroczył punkt krytyczny, kiedy już nie ma jedności? Nie, jeszcze ten poziom, odpowiadając na to drugie pytanie, co stanie się z jednością dobrej zmiany, czy polityki Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jak zwał, tak zwał, to dopóki łącznikiem, czy zwornikiem tego systemu jest Jarosław Kaczyński i Nowogrodzka, to oczywiście nic
się nie zmieni. A ta władza nawet rośnie. To czy rośnie, to nie wiem, bo to jest też co tak, że... Co się stało że... z Antonim Macierewiczem? No, potężna siła zredukowana tak, błyskawicznie. Tak jak mówię, te dwa lata pierwsze były latami dosyć prostymi. Problem zacznie się dopiero teraz i to problem również wynikający z kwestii komunikacji społecznej. Czy piątka Morawieckiego odpowiada na to pytanie, po co jest Polakom ta ekipa? Piątka Morawieckiego, czyli wyspecyfikowanie, wylistowanie, wyliczenie pięciu działań zrozumiałych dla wszystkich, to jest tak naprawdę pierwsza konkretna opowieść, po co idziemy, po co są rządy Prawa i Sprawiedliwości, po co premierem jest Mateusz Morawiecki, a nie na przykład Ewa Kopacz, czy Donald Tusk, czy ktokolwiek inny z konkurencyjnych ekip. Tej opowieści Prawa i Sprawiedliwości, ta opowieść gdzieś się zagubiła. Opowieścią główną, po co idziemy do władzy, idziemy z roku, opowieść z roku 2015, aby nie było z jednej strony ośmiorniczek, czyli niegodziwości w życiu publicznym, a z drugiej strony, aby wyjaśniono do cna, do granic, do spodu sprawę katastrofy smoleńskiej. Mam wrażenie, że ta pierwsza sprawa, czyli niegodziwości w życiu społecznym, w życiu publicznym, one się w tej skali, jak w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej, jeszcze nie zdarzają, co nie oznacza, że w tej chwili na końcówce pierwszej kadencji, czy drugiej części pierwszej kadencji, nie będą się zdarzały w liczbie porażającej dla opinii publicznej. Publicznej, bo przecież miało być inaczej, a okazuje się, że Fenicjanie wynaleźli pieniądze nie tylko dla Platformy Obywatelskiej, ale również dla Prawa i Sprawiedliwości, że układy, szczególnie w małych miejscowościach, w mniejszych miejscowościach, w regionach, układy, które są dalekie od Warszawy, po części są przejmowane trochę w takim patologicznym ciągu jeszcze od układów SLD-owskich, potem poprzez Platformę Obywatelską, poprzez Nowoczesną i teraz w wielu regionach przez Prawo i Sprawiedliwość. I jeżeli tego się nie ukróci na tej drugiej części kadencji, to może nie tak silnie jak rozpuszczona trochę po dwóch kadencjach Platforma Obywatelska, ale ten sam problem będzie dotyczył Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, a w takim razie takie trochę, nawet powiedziałbym, rozmycie tematu tragedii smoleńskiej, czy odłożenie na później, nie wiem jak to nazwiemy, ale moim zdaniem intencją tego Centrum Dyspozycji Politycznej w Prawie i Sprawiedliwości jest, żeby tutaj pewnego wykrzyknika czy kropki nad i nie stawiać. Być może się w tym kontekście międzynarodowym, mając władzę, nie da inaczej, ale jednak rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że tu nie będzie spuentowania. Chyba nie ma ochoty na to spuentowanie Jarosław Kaczyński. Pomniki mają być spuentowaniem, tak to widzę. Czy to jest groźne dla fundamentów obozu prawicowego? Prawica nigdzie na świecie nie wygrywa twardymi skrzydłami, tymi skrzydłami takimi jak De Villiers albo Le Pen we Francji. Nie wygrywa takimi skrzydłami, które starają się Viktora Orbana zajść z prawej strony. Również przecież pułapka LPR-u, czyli Ligi Polskich Rodzin, w którą wpadł rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2005-2006 roku. Z tej pułapki również wyprowadzono wiele wniosków. W związku z tym to nie tak, że o sukcesie Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy w tej chwili decyduje zachowanie względem najbardziej twardego elektoratu. To nie tam wygrywa się wybory. Ten najtwardszy elektorat 15, 12, może 20%, może około 15, może około 12 jednak. Ten najtwardszy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, on jest. On będzie, on nie ma, tam nie ma ruchu, no bo przecież nie ma rekiurek, nie skrajne ugrupowania, które ewentualnie mógłby tworzyć Zbigniew Ziobro, więc to nie prawa strona wygrywa wybory, to nie prawa strona stanowi o tym, że w postrzeganiu społecznym może Prawo i Sprawiedliwość wiele, tylko właśnie środek. Więc w tym środku, wobec tego środka, stało się w ciągu tych dwóch lat bardzo dużo. Pytanie, czy wystarczy
paliwa podobnych działań, czy wystarczy rozliczanie mafii VAT-owskiej. Komisja śledcza byłaby to bardzo dobrym pomysłem. Czy wystarczy kolejne tematy, które są zrozumiałe powszechnie dla ludzi, dla przeciętnych obywateli, nie dla ekspertów, nie dla polityków, do tego, żeby tę kadencję doprowadzić na wysokim stopniu poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No, warto zwrócić uwagę, że sondaże jednak szybowały, gdy ten obóz był w marszu i w pewnej bitwie, gdy jasno komunikował, o co się bije, nawet w ostrym starciu ze światem, ale sięgam do właśnie wszystko, co najważniejsze. I tam ciekawa opinia w tym kontekście naszego kryzysu wizerunkowego na świecie, tego oskarżania Polaków o najgorsze różne rzeczy, takiego bardzo brutalnego i bez szacunku w ogóle podejścia, nawet gdy ktoś nam chce coś powiedzieć przykrego, to przecież można to zrobić w różny sposób. Pan stawia tezę, że przyczyną jest brak gospodarza komunikacji naszej na zewnątrz, ale jak sobie wyobrazić w tak dużym państwie, w tak skomplikowanej strukturze jednego gospodarza komunikacji? To niemożliwe. Wierzyłem przez dłuższy czas w tak zwaną debatę konstytucyjną, czyli to, co w tej chwili raczej jest wyśmiewane i sprowadzane do takiego komunikacyjnego parteru, ponieważ ekipa Andrzeja Dudy, pana prezydenta, nie była w stanie opowiedzieć, po co ma być debata konstytucyjna, wokół jakich tematów, jakich pytań. Jesteśmy na kilka miesięcy przed proponowanym jeszcze rok temu referendum w tej sprawie przez pana prezydenta, a nie ma żadnej dyskusji, żadnej debaty, żadnych starć. Były spotkania, eksperckie, które w żaden sposób nie były komunikowane na zewnątrz, więc czy w słaby sposób były komunikowane na zewnątrz. I wracając do pana pytania, w krajach, w których jest silny lider, tym liderem z reguły jest prezydent. Udało się bardzo dużo zrobić z wizerunkiem Rumunii wtedy, kiedy zostaliśmy zaproszeni w takiej grupie eksperckiej kilkunastoosobowej do pracy właśnie przez prezydenta tego kraju. W Polsce, w tym dziwnym czy też systemie, w którym pan prezydent ma zupełnie inne role i nie ma szczególnego wpływu na działalność tych resortów, które decydują o wizerunku Polski za granicą. Niezależnie od tego, czy jest to MSZ, czy resort kultury, czy jest to resort gospodarki. Tych resortów jest zresztą dużo, tych instytucji jest bardzo dużo, które te pieniądze idą trochę w kosmos. One idą bez celu. Jeżeli w tej chwili głównymi zagrożeniami wizerunku Polski jest łamanie zasad demokracji, jest antysemityzm wpojony w Polaków i są zachowania niegodne, i o tym mówimy. Oba absurdalne, jak widzimy. Tak, tylko że jeżeli prześledzimy, na co są wydawane pieniądze w 2018 roku... To nie na zbicie tych zarzutów. Bo ja pytam, jeżeli jest piękna wystawa rzeźby okresu międzywojennego, jeżeli twórcą tej rzeźby jest osoba o orientacji seksualnej, która w wyniku czego pokazujemy Polskę jako kraj otwarty. Okej. Jeżeli twórcą tej rzeźby jest osoba, której działalność w Polsce pokazuje, że Polska nie jest krajem antysemityzmu, jest krajem wartości demokratycznych, okej, zróbmy tę wystawę, ale jeżeli jest to tak naprawdę jeden z wielu artystów okresu międzywojennego i czy jest to artysta z Macedonii, czy z Mołdawii, czy ze Słowacji, czy z Polski, czy z Łotwy, nie ma to żadnego sensu dla elit na przykład we Francji. Zawsze musi być pytanie, zatem odpowiedź na pytanie, po co, co chcemy osiągnąć. Co, nie tylko co my chcemy powiedzieć, ale co pomyśli o nas odbiorca wskutek pewnego działania. Na końcu tej części naszego spotkania jeszcze bym powtórzył pytanie początkowe. To na ile procent szacuje pan szansę na to, że ten obóz, który dzisiaj rządzi, biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, o których powiedzieliśmy, jednak będzie miał drugą kadencję? Nie ma opozycji. W tej chwili nie ma opozycji. To zaraz o tym porozmawiamy. W tej chwili nie ma opozycji, w związku z czym czasami w ludzie pisowskim pojawia się taka myśl, nie ma opozycji, wszystko nam wolno. I jeżeli ta myśl zdominuje, jeżeli tego typu zachowania trochę
kopiujące zachowania z końcówki kadencji, drugiej już kadencji Platformy Obywatelskiej, wejdą do takiego podstawowego zestawu zachowań polityków Prawa i Sprawiedliwości, również dziennikarzy bliskich środowisku Prawa i Sprawiedliwości, wtedy Prawo i Sprawiedliwość przegra samo ze sobą. Czyli tyle szans, ile pokory. Tyle szans, ile pamiętania o tym, że każdą chwilą komunikujemy, każdą wypowiedzią, nie tylko tym, co mówimy z trybuny sejmowej, ale też tym, w jaki sposób zachowujemy się w studiach telewizyjnych, w jaki sposób zachowujemy się wychodząc na miasto, czy idziemy przez Kraków dumnie podniesioną głową, witając się ze wszystkimi, ewentualnie rozdając autografy, czy też przemykamy w limuzynie, bo przecież jesteśmy władzą. Erik Mistewicz, wydawca pisma Wszystko co najważniejsze, Instytut Nowych Mediów, jest gościem telewizji w Polsce.pl. Padło tutaj hasło opozycji. Zaraz do tej rozmowy za kilkadziesiąt minut wrócimy.